Często zadawane pytanie przez właścicieli. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, ponieważ różni producenci mają różne podejście do tego. Niektórzy zalecają od 8 miesiąca i to się tyczy zarówno psów, jak i kotów. Dlaczego od 8 miesiąca? Podejrzewam, że dlatego, że większość tych zwierzaków około 8 miesiąca życia osiąga jakąś tam dojrzałość płciową. Teoretycznie wtedy też hamuje wzrost kości długich, takich jak kości kończyn. Są producenci, którzy zalecają od 12 miesiąca odstąpienie od karmy typu junior. To też zależy od rasy psa. Rasy olbrzymie dłużej jedzą karmy typu junior, bo one dojrzewają dużo później. Rasy takie jak Chihuahua czy York, one mogą bardzo szybko, one zazwyczaj około 8 miesiąca już mogą odejść. Trzeba trzymać się zazwyczaj zaleceń producenta. Jeżeli kontynuujemy karmę do tego samego producenta, to trzymamy się zaleceń producenta i tutaj nie ma jednej takiej dobrej odpowiedzi na to pytanie niestety. Kundlami zazwyczaj ja stosuję taką regułę, że do 12 miesiąca junior, do 12 miesiąca... Znaczy też patrzymy na rozmiar tego kundla, bo też może być kundel, który waży 10 kg, a może być taki, który będzie ważył 45 kg. No i ten, który waży 45 kg, raczej zakładamy, że karmimy go tak jak psa rasy olbrzymiej, tak? Czyli dłużej ten junior, a taki, który waży 10 kg, karmimy go jak sznaucera, czyli tam do tego 12 miesiąca, pewnie 8-12 i kończymy tą karmę junior. To też zależy od producenta. Zakłada się, że niektórzy producenci zakładają, że już od 7 roku życia przechodzimy na karmę senior, niektórzy, że od 8-9. Podejrzewam, że to głównie chodzi o to, że oni mają tam właśnie w składzie są jakieś substancje, które wpływają na stawy, czy substancje, które wpływają na zachowanie demencji. Teraz takie karmy stają się coraz bardziej popularne z tego typu dodatkami. To prawdopodobnie podejrzewam, że chodzi o to. Chodzi też pewnie o zwiększoną ilość przeciwutleniaczy dla takich starszych pupili. I to tak samo dotyczy się kotów, tak samo to wygląda u kotów. Można założyć, że jeżeli byśmy dobrze suplementowali takiego pacjenta, to nie do końca musimy przychodzić na karmy typu senior. Bo to dla nas jest wygodne, bo wtedy jakby mamy jedną karmę gotową, ale można zrobić to też bez przechodzenia. Niektóre karmy nie mają postaci senior i są po prostu tylko dla psów dorosłych, stosujemy przez całe życie i to jest sporo takich karm. No i potem po prostu zależnie od potrzeby tego psiaka czy tam kota musimy różne rzeczy suplementować, czy tam jakaś suplementacja w kierunku nerek, czy stawów, czy wątroby. To wszystko zależy wtedy indywidualnie od danego przypadku. Karma junior od karmy adult przede wszystkim różni się tym, że ma inną zawartość białka. Szczeniak ma więcej białka strawnego w tej karmie, pies dorosły ma mniej, a pies senior ma troszkę mniej. Różnią się też zawartością składników mineralnych, różnią się też zawartością właśnie substancji suplementujących ukierunkowanych na stawy i tak dalej. Mogą się różnić też kalorycznością i to znaczy te karmy do szczeniaków są dużo bardziej kaloryczne, a najbardziej kaloryczne są karmy typu starter dla matek karmiących ze szczeniakami, bo ja jedzą mi szczeniaki i matka ja mnie, te karmy są bardzo mocno kaloryczne. Czasem opiekunowie szczeniąt, jak kupują takiego szczeniaka z hodowli, robią taki błąd, że pytają jaką tam karmę stawą, hodowca mówi, że starter, kupują starter, karmią go starterem i w 6 miesiącu życia ten piesek jest pulpetem, no dlatego, że tam ta karma była zbyt mocno kaloryczna. Raczej nie karmimy młodego psa karmą typu senior, bo tam tych składników właśnie ta kaloryczność będzie za niska dla niego. Głównie tutaj właśnie tym limitującym warunkiem jest to białko tak naprawdę. To zawartość białka w szczepionce karmie jest o kilka procent wyższa niż w karmie dla psów dorosłych.